Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na 18 odcinek z kariery menadżera Sports FC24 Widzewa Łódź. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Proszę państwa, w tym odcinku będziemy grali tylko jedną symulację. Spuszczą mnie po ulicy z Widzewem. A reszta, proszę państwa, będziemy musieli grać, dlatego że będziemy grali Sperrze, Derby Łodzi. No i proszę państwa, rewanż, więc to będzie dzisiaj na tyle na odcinku. Dobrze, moi drodzy, no to dzień meczowy. Przejść do meczu, symulujemy spotkanie. Widzimy się po meczu tego spotkania. Jazda po 3 punkty, Widzew. I ruszyła pierwsza połowa. Zieliński przyjmuje piłkę. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Erling Haaland. Gol, gol! No to teraz ten mecz nabierze nam rumieńców. Prowadzą zatem 1-0. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Arbiter wyraźnie podpadł teraz kibicom jednej z drużyn. Dają wyraz swej dezaprobacie, bo oczyma wyobraźni widzieli już piłkę ustawioną na 11 meczu. Kylian Mbappé. Zagranie do Adeyemiego. Słupek! Piłka w grze! Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Gdyby to wpadło, mogło już być po meczu. Chwila, chwila, pachnie tu golem. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka. Sędzia puszcza grę mimo faulu. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Nowak. Dobrze teraz przeszkodził. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę państwa. Mbappé teraz przy piłce. Podanie do Kyliana Mbappé. Mbappé będzie groźnie. Tak jest, proszę państwa, nie miał litości. Podwyższa prowadzenie do 3 bramek. Piłka trafia do Haalanda. Adeyemi przy piłce, ale okazja teraz. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Tak, świetnie teraz bramkarz. Virgil van Dijk oddala zagrożenie. Adeyemi przy piłce. Teraz Haaland. O, właśnie tak. Trzeba grać z obrońcami. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Uwaga, zagrożenie nie minęło. Uspokaja teraz sytuację, mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej.
Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy. Czy trafi? Jest bramka! Skuteczne wykończenie! Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Ale zagrana niebezpieczna piłka i udana interwencja. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Dobrze się teraz zastawię. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj 3 punkty. No dziś w tym spotkaniu. No i proszę Państwa, mamy to, a 6-0 Puszcza przegrywa. No ale teraz liczy się to, że będziemy grać z PSG, więc no łatwo nie będzie. Jak wiecie. Dobrze, dzień meczowy, proszę Państwa. Konferencja prasowa, zobaczymy co nam zapytają. No to jest, proszę Państwa, bardzo trudne spotkanie, bo jak wiecie, graliśmy w Olympique Marsylia. To był francuski zespół 1/8 i teraz 1/4 finału, czyli ćwierć finału w Lidze Mistrzów. Paris Saint-Germain, czyli mistrz Francji. Więc no na pewno bardzo łatwo nie będzie. Wysokie morale będzie jak znalazł. No, miejmy taką nadzieję, że będziemy tak gotowi do tego. Oczywiście Donnarumma, Hakimi czy Mbappé to przecież grają w PSG. No i teraz u mnie w karierze to byli zawodnicy. Więc pewnie będą musieli się zemścić. Musimy zachować koncentrację. Pewnie, że tak. Więc jazda, widzę tylko RTS i w półfinał, panowie. Dobrze, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Jazda, widzę po półfinał. Jazda. Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie, nie ma wątpliwości, że dzisiaj czeka nas tutaj pokaz bardzo dobrego futbolu. Która z tych drużyn dziś będzie mogła świętować? Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. To pierwsza odsłona tego ćwierćfinału UEFA Champions League. Ciekawe, kto będzie górą? Widzew Łódź zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. To już ćwierćfinał UEFA Champions League, więc mamy do czynienia z ósemką najlepszych drużyn w Europie, a być może i na świecie. To jest moment, w którym gwiazdy mają prowadzić swoje drużyny na szczyt. A oto skład, w którym zacznie mecz Widzew Łódź. Na ekranach skład, który trener PSG przygotował na to spotkanie. Chwilanie uwagi, strata piłki, będzie groźnie. Kapitalny blok, było groźnie. Spośród obecnych dziś na murawie piłkarzy chyba najwięcej komentarzy mediów wzbudza ostatnio Kylian Mbappé. I nie ma co się dziwić, w końcu gra dziś przeciwko swojemu byłemu klubowi. Tak, to niełatwe. Nie chciałbym znaleźć się w takiej sytuacji. Z jednej strony miło zobaczyć znajome twarze, ale świadomość, że teraz trzeba dać sobie wszystko, by ich pokonać, może mieć wpływ na to. Zawodnicy PSG wywalczyli rzut rożny. Ha, dawno tego nie mieliśmy. Rzut rożny. Grywa na przedpole. Xavi Simons przy piłce. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę.
Może teraz bramkarz, pewnie. Rafał Wolski. Sędzia stosuje korzyść. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. I centra. I tak! Piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. No to mamy 1-0. Xavi Simons. Bez, że gra dalej. Sędzia zastosował korzyść. Xavi Simons. Na skrzydle jest sporo przestrzeni. Może zaatakować. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Sané. Virgil van Dijk. Leroy Sané. Paris Saint-Germain zacznie z autu. No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Xavi Simons. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Marquinhos teraz przy piłce. Zagranie do Dembele. Jest! Piłka w siatce! Paryżanie wyrównują. Nadal mają sporo czasu, żeby powalczyć o zwycięstwo. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Mamy remis. 1-1. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Leroy Sané. Może im dać prowadzenie. Ten korner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Mbappé z rogu w centrum pola karnego. Wyjaśnia sytuację w polu karnym. A było naprawdę groźnie. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Dobry występ w pierwszej połowie, zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. No na razie jest remis 1-1 do przerwy. Zobaczymy, jak druga połowa będzie grana. Więc trzymamy kciuki za Widzewa, żeby no dalej jakoś radę musimy wycisnąć. Oczywiście tego rywala PSG. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Jazda. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Uwaga! Musi to trafić! Obronił to! Nie, błąd. Xavi
Xavi Simons przy piłce. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Ma za sobą sporo boiska i... Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Kylian Mbappé wyjaśnił sytuację. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Teraz, czy dobrze to wykończy? Akcja wciąż trwa. Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Calabria. Dembele dostaje piłkę. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Pewne wejście we własnej szesnastce. Ousmane Dembele. PSG dostaje rzut wolny. No to mamy zmianę w zespole PSG. Dobra, teraz piłka na dobieg. Będzie groźnie. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Sané. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Luka Modric. PSG wyprowadza atak. Walczy o remis, ale zostało bardzo niewiele czasu. Tak, świetnie teraz bramkarz. Czas sięgnąć do rezerw, puścić nowe siły na murawę. Daleko dogrywa w pole karne. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. I to tyle z tej akcji. Radzi sobie teraz z obroną. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Gol! Mbappé nie do obrony. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Na tablicy wyników 3-1. Gwizdek kończy spotkanie, kończy pierwszą odsłonę tego dwumeczu, dając przy okazji powody do radości miejscowym kibicom. Wygrana u siebie oznacza istotną zaliczkę przed rewanżem. Drużyna wie już, z kim ma do czynienia i czego spodziewać się na wyjeździe. Po tym spotkaniu mogą myśleć o rewanżu ze spokojem. Dwie bramki więcej to jeszcze nie gwarancja ostatecznego sukcesu, ale to rywal ma teraz ból głowy, jak odrobić takie straty. W każdym razie mamy faworyta do awansu.
proszę Państwa, pięknie po pierwszym spotkaniu 3-1 wygrywamy z PSG, zobaczymy jak będzie w rewanżu w Parc des Princes, bo na pewno łatwo nie będzie, będą musieli odrobić straty. Teraz proszę Państwa, czas na derby Łodzi, moi drodzy, na ŁKS-ie przy Alei Unii. 2 oczywiście. Na razie jesteśmy na pierwszym miejscu, mamy różnicę o 9 punktów. A ŁKS zajmuje przez ostatnie miejsce, więc no powinniśmy na luzie wygrać to spotkanie. Więc dobrze, moi drodzy, to dzień meczowy, konferencja prasowa przed derbami. Dziękuję Państwu za przybycie. No, na pewno gramy wspaniały sezon, no PSG żeśmy wygrali. Nie wątpię, że piłkarze chcą to wygrać, no oczywiście. Ale koncentracja się liczy i mamy sukcesy na razie. No zobaczymy jak będzie w rewanżu, wygrywanie mamy we krwi. Derby Łodzi dla Widzewa oczywiście kolejne powinny być oczywiście u nas, jak to inaczej powiedzieć. Chłopcy są w formie, no oczywiście. Mamy bardzo silny skład, zawodnicy Mbappé, Haaland czy Sané, więc no Hakimi. Nie mamy niestety więcej czasu. Dziękuję Państwu za udział i pytania. Dobrze moi drodzy, przejdź do meczu. Gramy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Łukowski, no i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania derby Łodzi dla Widzewa RTS. Za chwilę zmierzą się dwie od dawna rywalizujące ze sobą drużyny. Zwycięzca może być tylko jeden. Zapraszamy na relację. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze spotkanie ma ogromne znaczenie dla tłumnie przybyłych kibiców gości. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, mogą świętować zdobycie tytułu. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Słychać teraz na trybunach kibiców gości. Przyjechali ich tu wesprzeć w walce o tytuł mistrzowski, a jak dobrze pójdzie, to i świętować. Pytanie, czy wszystko ułoży się dziś po ich myśli. Dobre, skuteczne wejście. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. A oto skład, w którym zacznie mecz Widzew Łódź. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Adeyemi. Uwaga, będą prowadzić. Gol! I to jaki ważny! Kto wie, czy nie na miarę mistrzostwa. Są ku temu na najlepszej drodze, wskakują na pierwsze miejsce, ale sezon jeszcze trwa. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dani Ramirez. Sané teraz z piłką. Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz więc z rzutu rożnego będzie okazja, by je umocnić. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Zieliński przyjmuje piłkę.
To powinien być gol! I jest! Jest gol! Gol, który powinien podziałać trochę jak środek uspokajający na kibiców. Ich drużyna jest teraz w doskonałej sytuacji. Nic nie powinno odebrać im tytułu mistrzowskiego. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam, gdzie nie ma żadnego z rywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. I podanie do Sané. Proszę Państwa, to już 3 gole przewagi. To już podchodzi pod znęcanie się nad drużyną przeciwną. Mamy teraz powtórkę. To dośrodkowanie było po prostu znakomite. Potem pozostawało tylko to wykończyć. Główka bez podskoku załatwiła sprawę. Szybki, precyzyjny strzał, który trudno obronić. Przechwyt i są przy piłce. Mbappé, będzie groźnie. Uwaga, zagrożenie nie minęło. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. I rozpoczną z rzutu rożnego. Pierwszorzędny strzał głową, to powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Już niebawem przekonamy się, czy wszystkie te peany w mediach mają swoje uzasadnienie w rzeczywistości. Zawodnik ogłosił już, że po zakończeniu sezonu zawiesi buty na kołku. I jest to oczywiście smutna wiadomość dla kibiców tego klubu. Tak, tacy piłkarze to wielki skarb dla każdej drużyny i jego odejście na pewno zaboli, nie tylko pod względem sportowym. Gracze tego formatu stanowią inspirację dla kibiców i dla młodszych piłkarzy i na pewno pomagają też utrzymać dobre nastroje w szatni. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Broni, dobrze. Z rożnego w okolice 11. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Do Hakimiego. Przerwa. Jak na razie wszystko idzie jak po maśle. Jeszcze tylko 45 minut i będą mogli świętować tytuł jeszcze przed końcem rozgrywek. O ile nie stanie się tu jakaś katastrofa, to będą mistrzami. Najlepsze jest to, że nie muszą się na nikogo oglądać, czułać punkcików. Wyszedł im ten sezon znakomicie i wielka w tym zasługa sztabu trenerskiego. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. No i standardowo 3-0 dla Widzewa, pięknie. Derby Łodzi się rozwijają, moi drodzy, więc jest fajnie, super. No zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. Może kolejne bramki wpadną. Ale się przekonamy, moi drodzy, w tym spotkaniu. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Derby dla Widzewa oczywiście. Jazda. Sędzia rozpoczyna drugą połowę. Zobaczymy, czy coś się zmieni, bo przed przerwą graliśmy do jednej bramki. Dobra piłka na dojście. Proszę, mocne uderzenie. Zamysł był dobry, zabrakło trochę precyzji wykonania. Zieliński. Mbappé, Adeyemi, ha, piłka zostaje na placu gry, może być ciekawie. Zbiega teraz ostro ze skrzydła, kapitalny blok, było groźnie. Utrzymują się przy piłce, sędzia stosuje korzyść. Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać? Piłka do Daniego Ramireza.
Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie odda jej za bezcen. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Centra w pole karne. Kylian Mbappé wyjaśnił sytuację. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na 4 gole. To się nazywa deklasacja. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. To trafienie to była czysta formalność. Krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki. Brawo. Błąd i strata. Haaland. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Nie daje się zaskoczyć. Haaland. Teraz Haaland. Dobrze, teraz znalazł partnera. Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Poradził sobie, minął z wodem. Prowadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. Udana teraz obrona tego strzału. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Ostatni dotknął piłki zawodnik drużyny broniącej. Kolejny rzut rożny. Dobre wycofanie ze skrzydła. Bardzo dobrze zachował się bramkarz. Zatrzymuje ten strzał. I bramkarz popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te 2 dodatkowe doliczone minuty. Wywierana teraz presja. I tak, sędzia gwizdże ostatni raz. I proszę Państwa, ostatni gwizdek. Wszystko jasne. Teraz nastąpi to, co lubimy oglądać najbardziej. Czas wielkiej radości. Czas świętowania. Widać, jak ważne jest to mistrzostwo. I chyba możemy z nieskrywaną przyjemnością powiedzieć, że w tym sezonie ligę wygrała najlepsza drużyna w stawce. To wielkie osiągnięcie. Świętowanie na pewno przeciągnie się do nocy, jak nie do bladego świtu. I to mimo, że ceremonia wręczenia trofeum odbędzie się dopiero w następnej kolejce, przy okazji meczu domowego. No i proszę Państwa, mamy to derby Łodzi dla Widzewa. A jakim pogromem? 5-0. No i jesteśmy mistrzami Polski po raz kolejny. Mistrzem Polski jest Widzew Łódzki jest. No i pięknie, moi drodzy. Tylko teraz, proszę Państwa, czas rozegrać rewanżowe spotkanie. Czyli, moi drodzy, Spejrze w Parc des Princes. Rewanż. No, na razie prowadzimy po 2 bramkach różnicy. Więc trzeba się skupić i awansować do półfinału, moi drodzy. Tak to się prezentuje. No dobrze, moi drodzy, to dzień meczowy, konferencja prasowa. Thanks, guys.
No na własnym stadionie, proszę Państwa, wygraliśmy, no i teraz Parc des Princes będzie, no. Przed własnymi fanami również chcemy wygrać, oczywiście, chcemy pokazać, jak na co stać. No, zdobyliśmy już teraz mistrza Polski, ale teraz trzeba się skupić na Ligi Mistrzów, żeby nam się udało. Łatwe spotkanie nie będzie. Szampańskie nastroje, moi drodzy. Oczywiście, no, żeby się nie stało tak, że Paris będzie mocno cisnąć. Nie możemy tak tyle w tyłek dostać. Jesteśmy w fitnej formie, to prawda. Ale wiadomo, piłka jest okrągła, bramki są dwie, więc wszystko się możemy spodziewać. Stać na nas na jeszcze więcej, oczywiście, że tak. Więc zobaczymy. Jazda po półfinał. To będzie, proszę Państwa, najcięższy mecz tego świata, oczywiście. Bo rewanż to na pewno będą się bić. Dobrze, moi drodzy, to widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Oddaję głos komentatorom Tomaszowi Smokowskiemu i Jackowi Laskowskiemu. Jazda, widzę, po półfinał. Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Ma najwięcej bramek w UEFA Champions League. Czy dziś pokaże dlaczego? Kto wyjdzie z tego meczu zwycięsko? Zaraz się przekonamy. Witamy się z Państwem z imponującego stadionu Parc des Princes na zachodnich obrzeżach Paryża. Ładna dziś pogoda, tym bardziej więc zrozumiałe, że trybuny pękają w szwach. Wszystko już gotowe, zaraz rozpocznie się dzisiejszy mecz. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Dziś mamy dla Państwa mecz ćwierćfinałowy tych rozgrywek pucharowych. Nie mogę się doczekać, co dziś... Okazja przed nim teraz. Ryzykownie, ale skutecznie. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. Teraz... Zaraz, przerwę, bo jest groźnie. I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Na powtórce widzimy dokładnie, jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki, ależ gol! No to mamy 1-0. Świetnie teraz w obronie, wyczekali rywala, znów są przy piłce. Powinien do tego dojść. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę. Nici z tej akcji. O, dobrze teraz zainterweniował. Gigio Donnarumma jest bohaterem wielu dyskusji wśród znawców futbolu. Dzisiaj wystąpi przeciwko swoim dawnym kolegom. Może zaiskrzyć na boisku. Nigdy nie wiadomo do końca, jakie tam w szatni były stosunki. Poza tym to w końcu zawodowcy. Nawet jeśli pozostały jakieś zatargi, to najlepiej je sobie wyjaśnić po sportowemu, na boisku, w ramach przepisów. No i Xavi Simons. Co teraz zrobi? I Modric! Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Kylian Mbappé, Piotr Zieliński. No, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie out. Tapsoba. I Marquinhos. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem.
Zieliński. Szansa na strzał. Gol, proszę Państwa, był bezlitosny. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Vitinha. Patrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. To może być gol! Świetna teraz gra we własnym polu karnym. I Modric! Tak jest! Gol! A więc tylko bramka różnicy. No teraz nie mogą zwalniać tempa. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Aktualny wynik to 2-1. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. Proszę Państwa, na razie w Paryżu przegrywamy 2-1, no ale prowadzimy, na razie mamy ten awans, ale za chwilę, proszę Państwa, jak tak będziemy grali w piłkę, to możemy ten awans za chwilę stracić, więc obyśmy tak nie zrobili, walczymy do końca, aż do ostatniej kropki i żeby mieć ten półfinał Ligi Mistrzów w ręce. Dobrze, widzimy się po meczu. Jazda RTS. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Podanie do Zielińskiego. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Marquinhos. Luka Modric. Luka Modric. Asensio ma piłkę. Szansa na remis. Van Dijk skutecznie. I bramkarz górą. Przechwyt. I są przy piłce. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Bez problemu tu się urywa. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Pewna interwencja bramkarza. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Piłka wychodzi na róg. Paris Saint-Germain postanawia wprowadzić do gry zmiennika. Głęboka ta centra z narożnika. I nici z kornera. Wybija piłkę. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Mbappé interweniuje, odbiera mu piłkę. Mbappé teraz przy piłce.
Mbappé, może być niebezpiecznie. Ależ tutaj kapitalny blok. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Utrudniają mu rozegranie. PSG gra dalej. Sędzia... To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Vitinha. Dembele dostaje piłkę. Modric teraz przy piłce. Uwaga, czy odrobią straty? Xavi Simons przy piłce. To już Luka Modric. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to... Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Dobrze wyczuł intencję bramkarz, ale tego strzału i tak nie udało się obronić. Piłka mija go górą i pada do bramki. Nikt nie może mieć pretensji o tę paradę. No i proszę Państwa, mamy dogrywkę. Tak sobie ładnie piłkarze zarządzili. Więc trzeba liczyć się z faktem, że powinniśmy dobić tego rywala. Dobrze, widzimy się po dogrywce. Jazda Widzew. Męczą się ze sobą już naprawdę długo, ale jeszcze trochę to potrwa. Zaczynamy pierwszą odsłonę dogrywki. Być może coś tu się wyklaruje. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Były widoki. Ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Van Dijk. Bartosz Kopacz. Adeyemi. Gramy dalej. Korzyść. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. A teraz... I jest! Trafia do siatki! Ależ to pięknie wpadło. Co za finezyjne wykończenie. Teraz na powtórce można to jeszcze bardziej docenić. Sędzia spogląda na zegarek i zarządza przerwę. Przed nami druga połowa dogrywki.
Piłka trafia do Haalanda. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Modric. Ciro Immobile. Vitinha. Adresatem tego podania jest Lucas Hernandez. Uwaga! Chyba będzie gol! Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Jest zatem ostatni gwizdek, który gwarantuje awans tej ekipie do następnej rundy rozgrywek. Wygrany dwumecz, chwila radości, a od jutra dalsze przygotowania. Niezwykłe tu mieliśmy widowisko, ale w końcu udało się wyłonić zwycięzcę. Kiedy ogłoszono pary w tej rundzie, wiedzieliśmy, że zmierzą się tu dwa równe zespoły i to się w pełni potwierdziło. Ostatecznie wygrała drużyna, która miała nieco więcej determinacji i wytrzymałości. Proszę Państwa, jest, mamy to, mamy półfinał, moi drodzy. Tak, udało się po ciężkiej walce w Paryżu. No 3-2 przegraliśmy, ale 5-4 razem w dwumeczu, tak, jedziemy dalej, proszę Państwa. Nie żegnamy się z Ligą Mistrzów, walczymy dalej. Wywiad pomeczowy, moi drodzy, oczywiście. Jakby, proszę Państwa, nie rzut karny, byśmy wcześniej zakończyli to spotkanie. No, rywal był lepszy, no. Na uznanie, ale no dobrze, że nie próbowali nas dużo pokonać. Dobrze, że na Widzewie, proszę Państwa, wygraliśmy to 3-1, bo w sumie byłoby inaczej. No, przed nami ważny mecz ligowy teraz. Trzeba odpocząć od lada chwil. Się przygotować. Jeszcze Puchar Polski tutaj będziemy grali. Coś nieprawdopodobnego. No, bardzo ciężki mecz. No, zawiodła mnie postawa naszej ekipy trochę, no. Komunia nie zaimponował, to prawda, ale ważne, że Haaland strzelił. Trochę parę błędów było, ale jest, mamy. Mamy awans, już półfinał, mamy. Mamy to. Dobrze, proszę Państwa. To w następnym odcinku, moi drodzy, będziemy grali z Koroną Kielce, z Piastem Gliwice, Puchar Polski. Z Górnikiem Zabrze, no i jeszcze tutaj Liga Mistrzów z Napoli będziemy grali, już tutaj losowanie się odbyło. Tylko weźmy sobie jeszcze w tabelę na koniec. Oczywiście, moi drodzy. Napoli kontra Widzew, no to będzie na pewno ciężkie spotkanie. No w sumie nie takie aż ciężkie jak z Paris Saint-Germain, ale bardzo hitowy mecz City z Liverpoolem. To będzie mecz, proszę Państwa. Tutaj Liga Europy też nie jest taka łatwa, jak nam się wydawało. Liga Konferencji, Chelsea, Michał, Alba, Monaco, no to też nie jest tak łatwo, jak tu widzicie. Dobrze, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Ja wszedłem oczywiście na moje kolejne odcinki. No i trzymajcie się, no i do następnego. Cześć!